Przed nami kolejny biały dzień. Szczęść Boże, Krzysztof Brauer, zapraszam na poranną prognozę pogody. Dzisiaj ciągłe i okresami intensywne opady śniegu możliwe od Śląska przez ziemię łódzką, Podkarpacie aż na wschód. Na krańcach południowo-wschodnich Podkarpacia oraz ma południowych Małopolski przejściowo możliwy jest deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Temperatura od 0,1 stopni na północnym zachodzie, wybrzeżu, a także krańcach południowo-wschodnich. Na pozostałym obszarze od minus 2, minus 1 stopni. Północny, a na wschodzie i południu północno-wschodni wiatr będzie słaby, na południu umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie wolno rosnąć do 999 hektopaskali. Jutro na wschodzie i południowym wschodzie, częściowo także na Mazowszu i Mazurach, miejscami zanikające opady śniegu. Lokalnie intensywne opady na wybrzeżu i na Warmii. Na termometrach od minus 4, minus 3 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 0,1 stopni na wybrzeżu. Od przyszłego tygodnia coraz większa szansa na napływ łagodniejszych mas powietrza i wzrost temperatury coraz częściej powyżej 0 stopni. Dobrego dnia z Panem Bogiem.